Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na ulicy Marcinkowskiego. Jesteśmy znowu na dzielnicy Zatorze, ponieważ ona jest tak bogata w historię i ma ciekawe bardzo budynki. Coście Państwo ostatnio już mogli zauważyć. Ulica ta została też zbudowana zaraz po I wojnie światowej. I na początku XIX wieku i nosiła najpierw nazwę Bismarckstrasse. Chodziło o Otona Bismarcka, kanclerza Niemiec, bardzo zasłużonego dla Prus, państwa pruskiego, dla Berlina, dla władców kontrolerów, no i dla zjednoczenia Niemiec w 1870 roku. Bardzo zasłużony dla Niemców, natomiast dla Polaków nie, ponieważ walczył z polskością, prześladował Polaków, to za jego rządów był tak zwany Kulturkampf, walka z kulturą polską. Proszę Państwa, ta ulica miała bogatą historię, o czym już wspomniałem. Zaczynamy od numeru pierwszego. To był budynek wybudowany przez niemiecką spółkę Nestlé-Sohn, spółka handlowa. I później był to dom mieszkalny, który nabył pan Wojciechowski, Tomasz Wojciechowski, inspektor szkolny, który początkowo tutaj, mieszkając w tym domu, kierował oświatą w całym powiecie. Mimo że przeszedł na emeryturę wcześniejszą, ponieważ no, był za wielkim działaczem endecji. Sanacja go posłała przymusowo. W 1945 roku jednak jako emeryt znowu on pierwszy organizował oświatę w całym powiecie wolsztyńskim. Przed wojną to był dom mieszkalny, tylko on sam mieszkał, w czasie wakacji odwiedzała go rodzina, zwłaszcza zięć lekarz mieszkający na Śląsku. No i tu mieli niedaleko do pływalni Sztetki. No i on miał też nad tym jeziorem własną taką przystań dla łodzi. Człowiek bardzo szlachetny, bardzo zasłużony dla oświaty. Po nim w 1945 roku tutaj domek już był własność, był zamieszkały przez różnych lokatorów. Takim administratorem domu była pani Trąbczyńska, żona kierownika cukierni przy rynku, tam gdzie jest Płuczarnej. Tam on był kierownikiem. No, bo pieczywo miał wspaniałe. Tu mieszkał również komendant powiatowy Milicji Obywatelskiej, pan Pikuła. On zginął tragicznie. Została wdowa, no i kilkoro dzieci. Żona działała w różnych organizacjach kobiecych, bardzo czynna. Jeden z synów później był technikiem, fotografem w komendzie policji. Drugi był kierownikiem spółdzielni transportu wiejskiego przy ulicy Poniatowskiego. Dalej mieszka tu Alojzy Skierzyński, ten, który był organizatorem ludowych zespołów sportowych w całym powiecie wolsztyńskim. Był zawodnikiem, był instruktorem, organizował pierwsze kursy trenerskie, pierwsze kursy sędziowskie. Bardzo zasłużony dla sportu w powiecie wolsztyńskim. Na tej wolnej parceli zbudował dom sobie pan pułkownik dyplomowany pilot Eugeniusz Brodarka. Bardzo związany z Wolsztynem, ponieważ był dowódcą 45. Pułku
lotnictwa myśliwsko-bombardującego w Babimoście. I wtedy się nawiązały te kontakty między nim a społeczeństwem i władzami w Olsztyna. To jego jednostka pomagała tu bardzo dużo, zwłaszcza dla oświaty i transport udziała, i fachowców, i porady. Później pracował w dowództwie wojsk lotniczych w Poznaniu, bowiem całe dowództwo wojsk lotniczych na Polskę znajdowało się w Poznaniu. I on stamtąd odszedł na emeryturę. Jego żona była przez długie lata dyrektorką przedszkola numer 1 przy ulicy Ogrodowej. Ten budynek tutaj na parceli numer 3 zbudował w 30 roku dla siebie pan kapitan emerytowany Zodrow Maksymilian. Obok zaraz powstał później budynek wybudowany przez budowniczego Józefa Rogozińskiego, który dzierżawił przez długie lata Szczelnice. No potem po nim był syn i wnuk. Rogozińscy to w ogóle taka rodzina zasiedziała. Stary właśnie Józef był i powstańcem wielkopolskim. Ten dom był dla pana Antoniego Tuntkę. W 1945 roku tu mieszkała rodzina Majewski. On pracował w DOKP, w Dyrekcji Okręgowej Kolei w Poznaniu. Tutaj również mieszkała i mieszka jeszcze rodzina Gierków. Dziadek obecnej tu pani był w kongresówce. Tam został zmobilizowany do armii carskiej i w 1905 roku walczył na terenie Mandżurii. To była ta wielka bitwa pod Mukdenem, która przeszła do historii powszechnej. Odznaczył się tam i otrzymał wtedy order świętego Jerzego. To było takie wysokie oznaczenie w armii carskiej, jak u nas virtuti militari. Jego syn Stanisław, później działacz społeczny, polityczny, a wnuk Kazimierz poszedł stąd do górnictwa, do szkoły górniczej, kończył ją, pracował w górnictwie, odszedł na emeryturę jako sztygar, a więc też awans, ale już w zawodzie górniczym. Jego siostra Barbara tutaj po technikum odzieżowym w Lesznie pracowała w innych zakładach odzieżowych, ale najsłynniejszy to było Romeo w Zbążyniu. To była firma, która w okresie PRL-u liczyła się nawet w eksporcie. Specjalnością Romeo były męskie koszule, wierzchnie. Potem pracowała w spółdzielni inwalidów, potem miała warsztat własny krawiecki na ręce. Jej mąż pracuje w księgarni u pana Leszka Maruszewskiego. Dom pana doktora Zielińskiego, doskonałego chirurga, ordynatora szpitalu, ordynatora oddziału chirurgicznego oczywiście, w szpitalu powiatowym w Olsztynie, bardzo wysoko cenionego. Społeczeństwo obdarza go wielkim szacunkiem. Wielu ludzi uratował od śmierci albo od kalectwa. W tej chwili przebywa już na emeryturze. Dom wybudowany jeszcze w czasach zaboru pruskiego przed I wojną światową jako dom mieszkalny dla zarządu kolei i takim potem pozostał w okresie dwudziestolecia międzywojennego. To zajmowała zawsze Państwowa
kolej, urzędnicy. Tu się mieścił w okresie dwudziestolecia międzywojennego odcinek drogowy. Tu mieszkali kierownicy, między innymi paprzycki inżynier Rosenberg. Tu w okresie letnim odbywały się kolonie letnie dla dzieci pracowników kolei. Po wojnie budynek nadal był własnością kolei i z inicjatywy związków zawodowych w Poznaniu tutaj zorganizowano pierwszy kolejowy dom dziecka. Był jeszcze jeden, drugi w powiecie legnickim. To były sieroty i fizyczne, i sieroty społeczne. W tym domu mieszkało czasem nawet 70 wychowanków. Część z nich była oczywiście w internatach. Potem w czasie ferii no, zjeżdżali się inni wyjeżdżali na obozy, inni jeszcze na kolonie. Pierwszą kierowniczką była pani Kusiakowa. Wtedy tu pracowała pani Stepańcowa i pan Gerle. Oj, ciężkie były wtedy warunki. Pracowali po kilkanaście godzin na dobę. Co druga niedziela wolna tylko była. A potem przyszła w 50 roku pani Gabriela Nowakowska. No i wtedy rozpoczął się wielki rozkwit tego budynku, tego ośrodka. Pani Gabriela Nowakowska mieszkała tu na parterze. Jak mi opowiadano, to nigdy nie miała zamknięte drzwi do mieszkania swojego prywatnego. W każdej chwili każdy wychowanek mógł do niej wejść. No, była taką matką, opiekunką. Zresztą miała też dwie córki, trochę starsze od wychowanków. Współpracowała bardzo dobrze ze szkołą numer jeden, do której uczęszczali tu wychowankowie. Każdy z wychowanków miał zapewnione wykształcenie, uzyskanie zawodu i pomoc usamodzielnieniu się. Przeszło przez ten dom około 300 wychowanków. Niektórzy studiowali, zdobyli wyższe wykształcenie. Dyrektorami tego domu dziecka po niej byli pani Krystyna Kamecka, potem pani Barbara Musioł, pani Ula Bujakiewicz, pan Płaszczyk, a teraz obecnie nastąpiło ze względów oszczędnościowych zjednoczenie tych dwóch domów dziecka. Ponieważ Gosiaszew był państwowy dom dziecka, no i tu był też kolejowy, czyli też potem ostatnio państwowy dom dziecka. Nastąpiło połączenie pod wspólną dyrekcją. Państwo widzicie, bardzo ciekawa architektura. No i tylu ludzi pokrzywdzonych przez los znalazło tutaj swoją drogę życiową. Ja z Państwem za chwilę się pożegnam, ale chciałbym jeszcze wszystkim tym, którzy mi pomagali w zgromadzeniu materiałów, serdecznie podziękować. No a szczególnie panu Tadeuszowi Gajsce, który najwięcej mi pomógł. To była pierwsza część spotkania na ulicy Marcinkowskiego. Na drugą Państwa zapraszam serdecznie.